Jeżeli twój stream ze względu na sprzęt lub prędkość internetu wygląda tak, albo tak, to masz przejeb... Nie, spokojnie, tak naprawdę wciąż możesz nagrywać swoją rozgrywkę w dobrej jakości i przy sporej ilości FPS-ów, a wszystko to po obejrzeniu tego odcinka. Zapraszam. Tak, wiem. Potrzebuję lepszego intra. Hej, powiedziałem, że będzie, tak więc oto jest. Krótki poradnik odnośnie nagrywania za pomocą programu OBS. Przeznaczony głównie dla osób, które chcą nagrywać swoją rozgrywkę z gier, najciekawsze momenty, programy, po czym edytować je, zapisywać, publikować, wysyłać znajomym, czy robić co dusza zapragnie. Część opcji już omówiłem, tak więc powielałyby się one z moim poprzednim odcinkiem. Nie będę tu jeszcze raz o nich opowiadać. Odsyłam do poprzedniego odcinka, będzie on dostępny na końcu filmu albo w opisie tutaj. No i jedziemy. Ok, tak więc po kolei standardowe ustawienia. Tutaj główne nas nie będą obchodzić za bardzo, można sobie według własnych upodobań. Nie ma to za bardzo większego wpływu na jakość streamu. A dalej serwis to wszystko tak samo jak w poprzednim odcinku, to już wiecie. Tak więc tak, wyjście. Tryb wyjścia oczywiście zaawansowane bierzemy. A nie, jesteśmy w streamingu. Dobra, tak czy tak będzie zaawansowane. Streaming nas nie interesuje. My sobie wchodzimy w nagrywanie. I tutaj co mamy po kolei? Na początku jest ścieżka pliku. Wybieramy sobie naszą ścieżkę, gdzie będziemy chcieli zapisywać nasze nagrane pliki. Dalej jest format nagrywania. Tutaj tak jak widać, no nie mogę nic wybrać, ponieważ nagrywam właśnie. No i tak, format nagrywania, domyślnie on jest FLV, aczkolwiek ja preferuję MP4. Przy wyborze na MP4 wyskoczy nam ostrzeżenie, no jakie tam szczegóły. Ścieżka dźwiękowa w większości przypadków będzie to tutaj jedyneczka tylko. I teraz ważna sprawa, encoder. Albo procesor, albo karta. Nas bardziej interesować będzie oczywiście karta. Podczas nagrywania lepiej się ona sprawdza. Można oczywiście eksperymentować z procesorem, ale to już ustawienia odsyłam do poprzedniego odcinka. I dalej, przyskaluj wyjściowy obraz. Nie, to nas nie interesuje. My chcemy w Full HD i własne ustawienia zostawiamy puste. Dalej co mamy? Tu już mogę wybierać? Mogę wybierać podczas nagrywania, super, tak więc tak. Typ przepływności, oczywiście CBR. To jest, z tego co pamiętam, constant, tak, czyli stały. I przepływność, tak. A tutaj spokojnie możemy wrzucić sobie większą wartość, nie te powiedzmy 5000 co podczas streamowania, tylko na przykład 8000, 10000, 15000, takie wartości. Myślę, że gdzieś do, nie wiem, 20 tysięcy więcej nie ma kompletnie sensu, nie będzie różnicy. Ten odcinek na przykład nagrywam w 8000, ponieważ nie chcę, żeby za dużo to wszystko mi ważyło i chcę, żeby w miarę szybko mi się wszystko wrzuciło. No i tak jak widać, jakość jest całkiem w porządku, tak więc według mnie 8 na start w zupełności wystarczy. No i tak jak wspomniałem, ta wartość bezpośrednio wiąże się z wagą pliku. Im więcej tutaj wpiszemy, tym więcej każda sekunda będzie nas kosztować naszego wolnego miejsca. Czyli jak na przykład będziemy nagrywać jakieś godzinne filmiki, godzinne odcinki i będziemy mieć tutaj dosyć wysoką wartość, tak jak mówiłem, to naprawdę sporo będzie ważyć odcineczek. Odstęp między klatkami zostawiamy automatyczny, czyli 0. Profil ustawień, można się bawić w wysoką jakość albo wysoką wydajność, ale optymalnie jest to domyślne i to jest bardzo dobra wartość. Profil tutaj nieprzetłumaczony, czyli profil wysoki, może być jeszcze main, ja preferuję wysoki, high. Poziom auto, ale przy nagrywaniu może być tak od 4.2 wzwyż. Aczkolwiek automatycznie on bardzo fajnie sobie samemu to wszystko dobierze. Tutaj ważne enkodowanie dwuprzybiegowe, jak najbardziej tak, haczyk i GPU 0 i bramki dwójeczka.
No i co dalej? Ja jestem już w zakładce obraz, gdyż wyjście i dźwięk już nas nie interesuje. Tak więc siedzimy w obrazie i tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, Full HD, tak więc 1920x1920. No chyba, że chcecie w 4K, macie takie możliwości, oczywiście może nagrać, wtedy wybieramy wyższą wartość. Filtr skalujący, jako że tu nie ma skalowania, to można pominąć, ale na pewności zostawiamy sobie ten Lanczos, 32 próbki. I tu zależy, czy chcemy w 30 klatkach na sekundę, czy w 60. Ja zostawiam 60. I ostatnia zakładeczka, zaawansowane, tutaj dużych różnic nie ma. Priorytet procesu preferuje powyżej normalnego. Renderowanie zostawiamy domyślne. Direct 3D 11, format koloru NV12, przestrzeń kolorów 601 i zakres kolorów częściowy. Tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli zmienicie na pełny, co może się wydawać lepszym i ładniejszym rozwiązaniem, w rzeczywistości nam trochę psuje kolory. Zmienicie to, zobaczycie, o co mi chodzi. I tutaj dalej pozostawiamy wszystko bez zmian. Gotowe. Jedyne co pozostaje zrobić, to wcisnąć przycisk rozpocznij nagrywanie. Jeżeli spodobał Ci się film, zapraszam do subskrypcji, zapraszam też do dania łapki w górę i do zobaczenia.